Zawodnicy reprezentujący Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start przywieźli z Igrzysk Paraolimpijskich 3 medale. Srebro zdobył Michał Derus w biegu na 100 metrów. Marzena Zięba również wróciła do Polski ze srebrem, który wywalczyła w konkurencji podnoszenie ciężarów. Brązowy krążek zdobyła Anna Trener Wierciak w skoku w dal. Dziś zaprezentowali swoje medale i opowiadali o wielkich przeżyciach związanych z rywalizacją podczas Igrzysk. Każdy medal był, tak powiem, marzeniem moim, żeby zdobyć czy to złoto, czy brąz, czy srebro. Także cieszę się z tego srebra. W tym sezonie na tyle było mnie stać. Nie byłem w stanie biegać na takim poziomie jak Brazylijczyk, który wygrał, także świetnie się przygotował, ja się przygotowałem, także mogłem walczyć o srebro, 3000, tylko różnicy pomiędzy brązowym medalistą, także walka do końca i cieszę się z tego osiągnięcia. Rywalizacja była bardzo zacięta, walczyłam o w sumie brązowy medal z Holenderką, szłyśmy, że tak powiem, w łeb w łeb z ciężarem. Ona też wycisnęła, szła na 134, ja też, ale niestety jej się nie udało tego podejścia zaliczyć. No, mi się udało. A że ukazało się, że drugi medal, to po prostu przez to, że Egipcjanka po prostu nie wycisnęła, żadnego podejścia nie zaliczyła i szczęście. Tak naprawdę jestem dumny po pierwsze z udziału czterech zawodników, to jest historia naszego stowarzyszenia i tak naprawdę historia tego miasta. Jestem z nich dumny, jestem dumny z tego, że brali udział w Paralimpiadzie. No od jutra zaczynamy następne czterolecie olimpijskie z metą w Tokio. Gratulacje i podziękowania za świetny wynik sportowy złożyły dziś władze miasta Tarnowa. To także dobra okazja do tego, aby zwrócić po raz kolejny uwagę na nie najlepsze warunki do trenowania w Tarnowie. Nie jest łatwo, natomiast troszkę łatwiej. Ja w dalszym ciągu czekam na ten pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny, który się buduje na Błękitnych. Nie ukrywam, że ten obiekt, który powstał przy Gemini, no, nie spełnia takich warunków typowo treningowych. Ludzie traktują ten obiekt jako plac zabaw i często są problemy, żeby po prostu zrobić porządnie trening, bo trzeba patrzeć, czy dzieci nie latają pod nogami, także to jest tragedia. Także czekam z upragnieniem, aż skończy się remont tego stadionu na Błękitnych. Stadion Błękitnych jest w tej chwili w fazie remontów. Harmonogram prac jest taki, że obiekt będzie gotowy w przyszłym roku. On będzie już stadionem lekkoatletycznym, z takim pełnowymiarowym czy wyposażonym we wszystkie atrybuty tego stadionu. Ale największym wydarzeniem, najbardziej kosztownym jest dostosowanie hali sportowej Jaskółka w Mościcach. Będzie w pełni przygotowany również dla paraolimpijczyków. Ja w ogóle od 2 lat namawiam wszystkich do realizacji takiego Centrum Przygotowań Paraolimpijskich. Mówiłem o tym po raz pierwszy 2 lata temu, nie wiedząc, że tak dobre wyniki będą tarnowskiego sportu paraolimpijskiego właśnie w roku olimpijskim. Ale te 3 medale, tych 4 kadrowiczów, w sumie 6 kadrowiczów, ale 4 pojechało, pokazuje, jaki jest potencjał sportu paraolimpijskiego w Tarnowie. Teraz ruszają już przygotowania do kolejnych Igrzysk Paraolimpijskich, które tym razem odbędą się w Tokio za 4 lata. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na ulicy Krakowskiej. Ciężarówka potrąciła 74-letnią kobietę, która przechodziła przez tymczasowe przejście dla pieszych od stacji paliw w stronę dworca PKP. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Policja apeluje o wzmożoną ostrożność zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych. Tutaj chcę apelować do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, ponieważ zbliża się coraz okres jesienny, jesienno-zimowy, w którym coraz częściej, coraz szybciej będzie zapadał zmrok, będą jakieś zachmurzenia, w których ciężko nas zobaczyć. Apeluję, ubierajmy odblaski, nie wstydźmy się kamizelek odblaskowych, abyśmy my, będąc uczestnikami, niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, byli widoczni właśnie dla kierujących samochodem czy innym pojazdem mechanicznym. Jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego niestety jesteśmy narażeni na przede wszystkim duże obrażenia ciała, a nawet śmierć w skrajnych przypadkach. Obecnie wyjaśniane są okoliczności wypadku. Analizowane będą nagrania z monitoringu i przesłuchani zostaną także świadkowie zdarzenia. Za nami warsztaty storytelling, czyli to, co o sobie mówisz, jest ważne. Stwórz swoją pozytywną historię. To warsztaty przeznaczone dla młodzieży, uczniów starszych klas szkół średnich i studentów. Ja na co dzień pracuję z przedstawicielami biznesu i z dużymi firmami, a tu w Tarnowie miałam okazję spotkać się z młodzieżą i w moich warsztatach uczestniczy też kilkoro osób dorosłych. I jestem zwolenniczką takiego podejścia, które mówi, że
nastolatek jest już właściwie osobą, która świetnie wie, czego chce i świetnie rozumie i że należy mu się absolutnie szacunek i nie traktowanie go jak tak paternalistycznie i infantylizująco. I dlatego w gruncie rzeczy, czy to jest tarnowski nastolatek, czy prezes dużej firmy, rozmawiam z nim w taki sam sposób i próbuję dociec do tego, co jest dla niego naprawdę ważne, jakie są dla niego kluczowe wartości, co chciałby osiągnąć i jak zmienić świat. Storytelling to dobre narzędzie, aby odkryć siebie, swoje talenty i cele. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Co ty sobie wyobrażasz? Fundacji Kultury i Sztuki i kropka. Za nami Hetman Basket Camp na hali Jaskółka w Tarnowie Mościcach. MVP kempu zostali Gabrysia Ramian i Jakub Łazarz. Była lekcja WF-u z mistrzem Wojciechem Majchrzakiem. To wieloletni kapitan Unii Tarnów z czasów gry jaskółek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Na koniec dzieci brały udział w rywalizacji w ramach Hetman Basket Challenge. Mogły sprawdzić swoje umiejętności koszykarskie w wielu konkurencjach. Najlepsi okazali się Karolina Srebro i Adrian Boduch. Całą imprezę poprowadził Kacper Lachowicz. Zwieńczeniem koszykarskiej imprezy był mecz pomiędzy reprezentacją Hetman Basket Tarnów, a Trójmiejską Ligą Koszykówki. Po zaciętym meczu to jednak gospodarze wygrali 83-68. Najlepszym zawodnikiem meczu został Tomasz Gębarowski.